Witam. Słowa ministra Niedzielskiego dla wielu mogą okazać się szokiem, ponieważ między wierszami można było odczytać, że społeczeństwo zostanie podzielone na tych niezaszczepionych, a także na zaszczepionych, którzy mogą liczyć na bliżej niesprecyzowany pakiet udogodnień, czy jak to nazwał minister Niedzielski, benefitów. Sprawę rozmuchał autor z wideoprezentacji, chwała mu za to. Ja postaram się podejść do tematu w sposób bardziej kompleksowy, mniej bazować na emocjach, a bardziej na faktach oraz na działaniach innych rządów, które w tej materii się dokonują. Na pytanie, kiedy możemy liczyć na zniesienie obostrzeń, ponieważ na rynku niedługo pojawią się szczepionki, minister Niedzielski odpowiedział: oczywiście jest kwestią, jakie korzyści, benefity będą związane z tym, że osoba zostanie zaszczepiona, i czy będzie mogła przestać podlegać reżimowi obostrzeń. Analizujemy różne strategie, analizujemy różne warianty. Jak pokażemy Państwu strategię na covidowy program szczepień, to tam będą właśnie takie zachęty, które będą powodowały, że osoby zaszczepione będą mogły nie podlegać obostrzeniom. Teraz po pierwsze stwierdzenie, że analizujemy różne strategie, analizujemy różne warianty, i niedługo pokażemy Wam program, znaczy to, że my jeszcze nic nie wiemy. I skończy się to najprawdopodobniej na tym, że będziemy patrzyli, jak w tym względzie radzą sobie kraje, które wcześniej te szczepionki otrzymają, no i my te rozwiązania po prostu skopiujemy. Kwestia następna, na ile możemy w tej materii wierzyć słowom polityków PiS-u, ponieważ jak doświadczenie nas nauczyło, oni potrafią zmienić zdanie dzień przed wprowadzeniem zmiany. Jak chociażby dowiedzieli się 2-3 dni wcześniej właściciele siłowni o tym, że i restauracji, o tym, że ich biznesy albo nie będą działać, albo będą działały w sposób ograniczony, o tym, że cmentarze będą otwarte. 3 dni przed 1 listopada mówił jeszcze Jacek Sasin, i potem dzień wcześniej, chyba dzień wcześniej, ewentualnie 2 dni wcześniej, Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie, że cmentarze jednak będą zamknięte. No i tutaj mamy to samo. W końcu wszyscy już wiecie, że szczepionki będą darmowe i ogólnodostępne, prawda? No ale nie, na innej konferencji i w tym samym okresie, która była przeprowadzona, minister Niedzielski stwierdził, że szczepionki nie będą darmowe. Jako ciekawostkę podam Wam te ceny. Oczywiście link do konferencji jest tam, gdzie zawsze. Płatność w punkcie szczepień 61 zł, z transportem 68 zł, z transportem osoby do punktu szczepień. Jeżeli przyjechaliby Ciebie zaszczepić do domu, to 95 zł, ale jeżeli pod jednym adresem będzie 5 osób, czyli albo tam kogoś z rodziny zaprosisz, albo ściepa z sąsiadami, oczywiście nie więcej niż 5 osób, no to macie rabat 73 zł od łebka. Więc równie dobrze, Mateusz Morawiecki może stwierdzić w przeddzień programu szczepień, że nie, szczepionki będą darmowe, ale będą obligatoryjne. No i co zrobicie? No nic nie zrobicie. Ktoś nagra filmiki, ktoś popomstuje, media tę sprawę wyciszą i powiedzą, ale fajnie, że są za darmo. No wiecie, jak ten schemat będzie wyglądał. A teraz pytanie, na co mogą liczyć osoby, które zostaną wyszczepione? Oczywiście przy założeniu takie, jakie mamy na obecnej mądrości etapu, czyli no dla wybranych ci, którzy zainwestują tam to między 60 parę a 90 parę złotych. Myślę, że maseczki i dystans społeczny zostanie, ponieważ takie rozwiązania są wprowadzane chociażby w USA, gdzie główny epidemiolog kraju Anthony Fauci mówi wprost, że nie mogą sobie pozwolić na zniesienie restrykcji, ponieważ, no tak jak mówi producent, jest to między 90 a 95% skuteczności, czyli cały czas mamy między 5 a 10% ludzi, którzy się zaszczepią, a będą podatni na choróbsko. Ale równie dobrze podczas masowej akcji wyszczepiania może się okazać, że to 95% skuteczności to jest taki troszkę marketing i będzie on wysoki, ale niższy, że na przykład 80 albo 80 parę procent, ponieważ Bill Gates i dr Fauci w jednym z podcastów, który analizowałem, link w opisie, no stwierdzał, że to może być i nawet 70-80% skuteczności przy masowym wyszczepianiu. Kwestia druga, jeżeli społeczeństwo miałoby być podzielone i ci, którzy byliby wyszczepieni, nie mieliby restrykcji typu maseczka albo
dystans społeczny, no to jak na ulicy tych ludzi można by było zweryfikować? No to przecież normalne jest, że ludzie niewyszczepieni chodziliby bez maseczek i byliby nie do rozpoznania. Nie wierzę, żeby nagle były jakieś łapanki, to musiało być wojsko w to zaprzęgnięte i legitymowali ludzi i co? I człowiek jakąś w karteczkę by musiał nosić ze sobą po szczepieniu na cztery złożoną, rozkłada, pokazuje tym do ręki, bierze, czyta. No nie, tak to nie działa. Musiałby być paszport covidowy. Paszport covidowy na dobrą sprawę jest już prawie gotowy, ten standard, ale jest on póki co zintegrowany tylko z lotniskami i będzie on dotyczył podróży lotniczych, a zaraz potem naturalną koleją rzeczy będzie bukowanie hoteli przy przejazdach zagranicznych. I tutaj moim zdaniem będą te benefity, o których mówi minister Niedzielski, że będą one dotyczyły podróży międzykrajowych. Oczywiście mogą iść w stronę tego, że będzie to też zaświadczenie dla pracodawcy i w ten sposób, niejako samemu mówiąc o dowolności, ale wymuszając przez pracodawców, no bo skoro pracodawca będzie miał możliwość ustawową, czy tam przez rozporządzenie, sprawdzać, czy dany pracownik ma szczepienie, czy nie, to tutaj bardziej bym opatrywał tych benefitów, że po prostu człowiek będzie mógł iść do pracy, cały gniew skupi się na pracodawcach, a rząd będzie miał, no, teoretycznie, czyste ręce. A jeżeli się zdziwiliście i po raz pierwszy słyszycie o tym, że paszport covidowy ma być standardem w Polsce w niedługim czasie, oczywiście cały czas mówimy w pierwszym etapie o przelotach międzykrajowych, no to odsyłam Was do dedykowanego materiału. A dla niedowiarków, którzy myślą sobie, no dobra, to jedną szurię usprawiedliwia materiałem z drugą szurią, to macie tutaj artykuł na rynek lotniczy.pl. No, portal zajmuje się rynkiem lotniczym, jak sama nazwa brzmi. I to jest artykuł sprzed paru dni. Złoty standard paszportów epidemiologicznych. ACI World przystępuje do Common Trust Network. To jest Common Trust Network, ale sam paszport będzie nazywał się Common Pass, a nie Trust. I to ACI World to jest, jak sprawdzałem, to jest taka organizacja, która zrzesza lotniska i nie sprawdzałem dokładnie, ale sprawdziłem, że w jakimś konkursie kilka lotnisk regionalnych, bodajże w Poznaniu i gdzieś jeszcze, jakiś konkurs wygrały. To skoro należą tam lotniska polskie regionalne, no to najprawdopodobniej wszystkie liczące się polskie lotniska tam należą. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli i podsumowali tą część materiału, uważam, że te wszystkie benefity będą dotyczyły przemieszczania się. Na pierwszej mądrości etapu będzie to przemieszczanie się samolotem, a po paru miesiącach, jeżeli ten system zostanie wdrożony, no to może być to rozszerzone na pewno na hotele, no ale potem na przykład na turystykę wewnątrz kraju, na przemieszczanie się wewnątrz kraju, innymi środkami transportu, jak chociażby koleje i autobusy. Z kolei co na dzień dobry myślę, że można by było odrzucić to kocopoły typu, jeżeli się nie zaszczepisz, to nie dostaniesz 500+ albo innego socjalu. To jest jakieś, moim zdaniem, straszenie ludzi i przenoszenie na polskie warunki chińskiego systemu kredytowego. Nie mówię, że jakieś tego typu zagrania będą za 2-3 lata albo dłużej. Ja mówię o takim okresie, no wiecie, najbliższym, kilkunastu miesięcy. Do tego odrzucam historię typu, że osoby zaszczepione nie będą musiały poddać się kwarantannie, ewentualnie nie będą musiały robić testów w szpitalu, ponieważ cały czas mamy to 5, 10, a może nawet i blisko 20% szans na to, że szczepionka po prostu nie zadziała. Odsyłam też do wywiadu z dyrektorem medycznym firmy Moderna, który twierdzi, że nie ma dowodów na to, że osoby wyszczepione nie tylko szczepionką Moderna, ale również Pfizera, generalnie te trzy szczepionki, które są najbardziej zaawansowane, nie ma dowodów na to, że osoby wyszczepione nie będą zarażać innych. Ja wiem, jak to brzmi, ale no, odsyłam Was do wywiadu, no co ja Wam będę więcej mówił.
I kwestia kolejna, to są również niedawne badania czasopisma medycznego New England Journal of Medicine i oni opublikowali test szczepionki Moderna, ale będą też inne szczepionek. No i tam wychodzi, że po 90 dniach no już zaczyna się zmniejszać ilość przeciwciał. Nieznacznie, ale po 90 dniach zaczyna się to zmniejszać. Nie ma innych badań, no bo szczepionki są w tak ekspresowym tempie wprowadzane na rynek, że po prostu siłą rzeczy nie ma jak tego sprawdzić. Dodajmy do tego mutacje, no i może się okazać, że tak jak minister Niedzielski mówił, że wyszczepianie liczy, że skończy się w okolicach wakacji, no to może być za chwilkę druga kolejka, bo albo to będzie zmniejszona odporność, albo już, no, co będzie najprawdopodobniej normalne, będzie wersja zmutowana. Więc my tutaj gadu o benefitach, a może być tak, że za rok spotkamy się w punkcie wyjścia. Jedynymi zmiennymi to będzie to, że firmy farmaceutyczne zarobią. Oczywiście pojawi się też nowa szczepionka, już bardziej dopracowana, ale no, zostanie z nami system paszportów covidowych i jeżeli no, również po koledze starszym, mądrzejszym pozwolę sobie puścić wodze wyobraźni, to myślę, że to pójdzie w tym kierunku i tak samo jak w Chinach. Odsyłam Was do materiału dedykowanego kodom zdrowotnym w Chinach, macie to w linku. Po prostu zostaną wprowadzone nie tylko na lotniskach, nie tylko przy bukowaniu hoteli, ale no przy praktycznie każdej działalności, czy w galerii handlowej, czy restauracje w końcu pozwolą odpalić odbijanie się przy wejściu kodami QR, które będziemy mogli uzyskać kupując testy. No i może być tak, że wszystko będzie się opierało na robieniu masowych testów. Tak jak dr Fauci ujął, ty się zaszczepisz, ale ty nic więcej nie będziesz miał niż komfort psychiczny, że jesteś odporny. I wtedy, żeby dostać się do zwykłego warzywniaka, czy do no już rozkręcającej się gospodarki w nowej normalności, to będziesz musiał się odbić na brameczce i wtedy drzwi się rozsuną i wtedy wejdziesz. I nawet nie będzie potrzeba noszenia wtedy w tych miejscach. Nie będzie potrzeba noszenia maseczek, jak jest to w Chinach. Już widzę oczami wyobraźni program tarczy pomocowej V10, gdzie refunduje się przynajmniej w jakiejś tam części rozsuwane drzwi bezdotykowe, a także bramki, które będą z nimi zintegrowane, żeby można było się dostać do danego sklepiku. Ale tak jak mówię, ta końcówka pozwoliłem sobie puścić wodze wyobraźni, ale no nie widzę tego inaczej, po prostu. A wy jak to widzicie? Jestem ciekaw waszych opinii. Podzielcie się nimi proszę ze mną i z resztą widzów w komentarzach. Jeżeli macie chwilkę czasu, to będę wdzięczny, jeżeli spędzicie parę minut ze mną. Wejdźcie na główną stronę tego kanału i rozejrzyjcie się po playlistach. Jeżeli uważacie, że odcinek był ciekawy, że odcinek coś sobą wnosi, a macie swoje media społecznościowe, to podajcie go dalej za ich pomocą. To Was nic nie kosztuje, to jest parę kliknięć. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo. A Wam wszystkim życzę miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.